Witam was, moi drodzy, kochani, serdecznie. Ja jestem Yuken, przed wami już 6. odcinek City Skylines 2, który jest z jednej strony poradnikiem, jak zacząć grać w City Skylines 2. Z drugiej zaś strony jest to takie porównanie, czym różni się dwójka od jedynki. Ale głównym celem tego poradnika jest pokazać wam na przykładzie budowy miasta, jak zbudować miasto bez żadnych kredytów, no i jak nie zbankrutować. Także zapraszam was do oglądania. I tytułem wstępu oczywiście szybkie nawiązanie do poprzedniego odcinka. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś poprzedniej serii, to oczywiście polecam ci, bo to, co pokazuję, jest uzależnione od danego kamienia milowego, danego stopnia rozwoju. Dobudowałem tutaj, moi drodzy, w poprzednim odcinku tę strefę przemysłową. I tutaj też taka wskazówka dla ciebie dość istotna, że jeśli tworzysz przemysł, powiedzmy ten specjalistyczny przemysł, czyli kamień, węgiel czy rolnictwo, to w strefie przemysłowej wzrasta zapotrzebowanie na fabryki, które ten przemysł będą przetwarzały. Czyli zobaczcie, hodowla zwierząt. Praktycznie mamy większość fabryk w tej chwili, które używają zboże. Widzicie? Czyli te fabryki niejako zużywają od razu surowce z tych tutaj wszystkich, powiedzmy, przemysłów specjalistycznych. No na pewno w porównaniu do jedynki nie ma czegoś takiego, bo w jedynce było, że mogliśmy sobie strefę wyznaczyć, że na przykład tu bym chciał przemysł, który tylko przetwarza na przykład zboże, tutaj zwierzęta, tutaj no nie ma tego. Mam nadzieję, że to wprowadzą, aczkolwiek nie, na ten moment mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Aczkolwiek byłoby to na pewno łatwiej, bo tutaj przy wydobyciu węgla czy kamienia mógłbym sobie stworzyć przemysł, który od razu blisko by to przetwarzał, a nie jeśli powiedzmy stworzę na drugim końcu miasta, będą musieli to wieść. Także mam nadzieję, że to też zostanie wprowadzone. Poza odcinkiem czekałem oczywiście, żeby tutaj wbić ten level, bo też nie chcę wam tam za bardzo przedłużać. No i moi drodzy, tutaj to miejsce, gdzie były te ścieki, po prostu tak wyrównałem, bo stwierdziłem, że tu będzie dobre miejsce na port towarowy, też będzie dworzec towarowy, także tutaj też pójdziemy troszeczkę w przemysł, a możemy iść, bo jak wam pokazywałem wielokrotnie, wiatr leci w tę stronę, także domom nie będzie to przeszkadzało, tutaj jakoś to fajnie zagospodarujemy, ale zaczniemy od czegoś innego, bo już jest na dzisiaj plan, aby stworzyć w tych tutaj dwóch kwadratach jakoś to fajnie zrobić, czy to uniwersytet, czy to ratusz miejski, no oczywiście jakiś autobus, już myślę, że powinien zacząć jeździć, ale zanim to zrobimy, to trzeba przejść oczywiście niestety do pauzy i troszeczkę tu ogarnąć, bo ja też domalowałem celowo, moi drodzy, kawałek takiego cypelka, żeby jednak ten zjazd, on jak najbardziej z gotowców się sprawdza. Natomiast no troszeczkę tutaj mi się za ciasno zrobiło i będzie to powodowało korki, także stwierdziłem, że tą autostradę o kawałeczek dosłownie przesuniemy, no bo jeżeli mamy tutaj budować fajną strefę na ratusz miejski i tak dalej, to chciałbym już to, wiecie, jakoś na gotowo fajnie zrobić. Zobaczymy później, jak te tory, pewnie będziemy znowuż przesuwali, bo w zależności jak tam ten port, to wszystko nam się ukształtuje. Dobra, zobaczmy, moi drodzy, tego gotowca. Bardzo fajny gotowiec, jeśli chodzi o skrzyżowania. No to jest ten gotowiec z rondem, którego też często używałem. Można by go tu, myślę, że właśnie tak stawić. To jest taki, który nie wymaga połączenia z inną stroną, choć nie wiem, czy też nie zrobimy połączenia później z portem. To już musimy sobie pomyśleć, ale my korzystaliśmy z tego gotowca, więc na razie po prostu będziemy z niego korzystali. Tylko ja muszę zobaczyć, jak to fajnie ukształtować, bo autostradę chciałbym maksymalnie przesunąć, żeby tutaj jakoś to się nam zgrało. No wiecie, gotowce mają to do siebie, że one nie są jakoś tam super drogie. W jedynce one kosztowały majątek, a tutaj powiedzmy tylko 4000, także myślę, że nas na to stać, ale jak widzicie, będzie nas dużo, dużo tutaj jakiejś przebudowy kosztowało. Myślę, że te tory to i tak puścimy w miarę prosto i da nam to też pretekst, żeby autostradę troszeczkę tutaj tak że tak powiem, wygiąć. Też wam pokazywałem fajną opcję, jeśli chodzi o tutaj nam... No właśnie, moi drodzy, jeśli chodzi o to, coś, co smród nam z kibelków usuwa.
to niestety będzie trzeba to na nowo zbudować, bo przez moje równanie terenu takie co oto szkody powstały. No zawsze jakieś szkody są, pamiętajcie, nie da się całkowicie bezszkodowo tego zrobić. Nie zawsze to się uda połączyć, jak widzicie teraz mi się nie udało. Trzeba to dosyć tutaj robić dokładnie. Albo mam rurę po prostu jakoś inaczej, nie wiem. Może jeszcze nie wykryło, bo nie mamy, słuchajcie, pauzy. To wiecie co, to może skorzystamy z okazji i to zbudujemy jeszcze troszkę dalej. Nie chciałbym na razie kupować... Ja bym to najchętniej gdzieś tutaj wywalił, ale dobra, zostawmy. Niech już tam sobie będzie. Chociaż ta stacja uzdatniania wody jest rzeczą lepszą, no ale to jak widzicie kosztuje 300 tysięcy na miesiąc, więc no różnica jest... chyba zgodzicie się, że diametralna między 300 tysięcy, a... Zobaczmy, czy to może wysokościowo. O! Czyli miałem złą wysokość po prostu rury. Też na to wam muszę zwrócić uwagę, że czasem musicie się tym page upem, page downem pobawić. Dobra. Były te bajery, to niech i sobie będą... Ojojojoj. Nie to mieliśmy robić, bo to już mamy zbudowane. Dobra, to autostradę sobie po prostu tak jakoś pociągniemy w miarę... bym powiedział teraz na wprost, bez tam jakichś wielkich wygibasów. Autostradę już oczywiście budujemy trzypasmową metodą, którą wam też ostatnio pokazywałem, czyli metodą drogi równoległej. No ale żeby to zrobić, to trzeba oczywiście terenu troszeczkę znowuż tutaj wyrównać, bo nam troszkę brakuje. No dobrze, wyrównamy. Jak nie my, to kto, moi drodzy, prawda? Jeśli chodzi o równanie terenu, jeszcze zabawy z tym związane będziemy stosowali, to na razie, a tu myślę, że nie ma co się za bardzo jakoś tam szczypać. Zobaczcie, to też wam pokazywałem, że fajnie się te drogi łączą, mimo że tutaj widać to połączenie, ale to wszystko działa i to nie jest tak, jak było w jedynce. Teraz widzimy, jak biegnie autostrada tutaj, pod ziemią, więc ja myślę, że ją po prostu tutaj też tą z podziemi troszeczkę przesuniemy, bo po co ma tak biec, prawda, moi drodzy? Można ją od razu jakoś ładnie, elegancko przesunąć. Aha, tam mamy, dobra. Chociaż ten kwadracik i tak chcemy kupić tak naprawdę, bo tutaj też będziemy działali na tych kwadracikach. Ja tu chcę troszkę podziałać i z przemysłem, jak to z kasą. 9000. Czy jeszcze jakiś kwadracik? Tu na razie nie potrzebujemy, ale kupimy. Nie potrzebujemy, ale kupimy. Dobra. Bo chcemy tutaj troszkę podziałać, moi drodzy, więc kupimy 150 tysięcy, to jeszcze nas, jak widzicie, stać, także nie ma tutaj problemu. I możemy wtedy tą autostradę już po swojemu w miarę troszeczkę przesunąć, żeby, o, no nie wiem, tutaj może też, o, i tak ją sobie tu puścimy, myślę, że jakoś tak tędy. Skoro i tak biegnie pod ziemią, no zobaczymy oczywiście w przyszłości, jak to będzie z tą autostradą, moi drodzy, bo tego na ten moment nikt z nas nie wie, co to będzie, jak to będzie. Ciężko jest tak wszystko, wiecie, na 100%. A, czy tu woda, czyli tak, to ona sobie tu biec może, ale tu musi zejść na minus 30 metrów. Dobra. Okej, no jak tak chce minus 30 metrów, to niech sobie tak leci, no. Słuchajcie, czy my jej będziemy... Nie, to jeszcze nie. Tu jeszcze bym chciał pod ziemią. Tu bym już wyjeżdżał. I do połączenia. Dobra. Czasem są dziwne. O, tutaj nam się woda wdarła, bo... Chyba jeszcze to nam nie wczytało. Ajajajajaj. Tutaj też jest trochę różnica terenu, to może zróbmy tak. Dobra, to trzeba naprawić, bo te auta nam nie będą tam chciały jeździć. To czekajcie. Może troszeczkę dalej. Większego, że tak powiem, łukęsa zrobimy. Dobra. Zrobimy, słuchajcie, aj, nie prąd, tylko autostrada. Zrobimy większego łukęsa. To jest chyba ten rozmiar.
Minus 20, no trochę głęboko, troszkę głęboko, moi drodzy, ta autostrada biegnie. Tu nam się już linie pomocnicze, widzicie, ładnie pokazują, więc widzimy, jak możemy to fajnie zakręcić. Minus 10. Dobra, to minus 10 im się tu nie podoba. Ale myślę, że ta woda sama zejdzie stąd, jak mam być szczery. Dobra, jeszcze tutaj zniszczyliśmy oczywiście tory kolejowe, które pewnie będziemy jeszcze nieraz przerabiali, bo w ogóle tory chciałbym górą puścić wszędzie. One tu sobie idą pod ziemią, a ja generalnie tory kolejowe chciałbym puścić górą. Nie, żadna, na razie żadnej stacji, moi drodzy. Na razie żadnej stacji, to tu już musimy na to dawać, tutaj... Na razie żadnej stacji nie będziemy budowali. No to tory też przesuwamy, no to jakby naturalna rzecz, że już je przesuwamy, to może na razie sobie tak pójdą, a te tutaj sobie zburzymy. No nie wygląda to jakoś super, ale pamiętajcie, że czasami właśnie ja mam taką metodę, znaczy czasami zawsze mi się ta metoda sprawdza póki co, że jeżeli mam coś do poprawki, bo jest to no coś budowane z jakichś względów tymczasowo, no bo nie wszystko zbudujecie od razu, natychmiast idealnie, perfekt. Czasami coś musi być do poprawki. No to sobie właśnie tak jakby zaznaczam i potem już jest git majonez. To mi się bardzo podoba, bo aha, tutaj mamy tryb podwójny, ale to zazwyczaj łączę tym bez zakrętasów, no chyba, żebym jakieś wykwintne zakrętasy robił, to tak. Tylko zawsze trzeba pamiętać, jak tutaj się na nowo buduje, bo potem się będziecie dziwić, żeby te przejścia dla pieszych usunąć, nie? Bo to jest taki mały minus. No i to nam troszeczkę zmieniło, że tu nie będzie takich korków. Autostrada jest przesunięta, jest podłączona, więc w zasadzie play możemy już wcisnąć. Ta droga była jednokierunkowa i nie jestem do końca przekonany. Tak, już mi minusów nie dawajcie, spokojnie. Nie jestem do końca, moi drodzy, przekonany, czy ta droga musi być jednokierunkowa. Bo jakoś dwukierunkowa mogłaby też sobie śmiało lecieć. One jakoś tutaj się będą łączyć, bo tutaj w tym kwadraciku też coś będzie z takich dodatków. Być może właśnie ze względu, że tu jest przemysł, to tutaj walniemy dworzec autobusowy, zajezdnie, bo to robi trochę hałasu, a te uniwersytety to wszystko damy tu. Także z tej strony pewnie bym dał dworzec. A jeśli bym dał dworzec, to może i bym... dał tu jeszcze trochę więcej miejsca, ale to... bo tu jeszcze mamy trochę miejsca, ale chciałem tu przemysł też dać później w przyszłości. No to na pewno damy na wprost. Tutaj nie wiem, aż kusi, żeby rondo, moi drodzy, tutaj wstawić. To jak... Jeżeli tak, to zróbmy może sobie inaczej. No tutaj ciężko teraz będzie te stopnie uzyskać. Kurczę, źle zrobiłem. Moi drodzy, poczekajcie, czy ta droga jest w ogóle... No dobra, ona już była na gotowca robiona, więc... Bo można zrobić jeszcze coś takiego. Zobaczcie, to w jedynce było niedopuszczalne, a tu jak najbardziej jest. Możemy przelecieć, zobaczcie, przez drogę i nam się automatycznie zrobi skrzyżowanie. To jest świetna sprawa według mnie. W jedynce czegoś takiego nie mogliście zrobić, że przez drogę przelatujecie, nie? A w tym momencie, zobaczcie, automatycznie nam się tworzy skrzyżowanie tak, jakie byśmy chcieli. Ja się tu bym naprawdę zastanawiał nad rondem, ponieważ to będzie dosyć tutaj istotne. O, okej. Dobra, tu strefą na razie mieszkalną, chociaż oni bardzo chcą jakieś bloki i aż mnie kusi, żeby sprawdzić, czy faktycznie chcą te, bo już mamy te duże apartamenty, ale tu byśmy musieli im więcej luksusu dać, jakichś dodatków, więc najpierw oczywiście zbudujemy to, co budujemy. Zobaczmy, czy to działa wszystko jak trzeba. Z tą drogą też się zastanowimy, bo może się okazać, że w ogóle to rondo... Najchętniej bym to rondo dał po prostu tutaj na wjeździe, nie? Z tej autostrady. Tak bym zrobił najchętniej, bo tutaj, tak jak mówię, będzie kwestia portu, będzie dworca, pewnie towarowego, a może dworzec taki pasażerski zrobimy tu.
To jest jeszcze do przemyślenia, bo to, wiecie, jest dosyć dużo wydatków. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że tutaj sobie mamy plan i budujemy jak leci. Trzeba patrzeć na te zarobki, a zarobki są, myślę, że całkiem spoko, tak? Także zobaczcie, że z podatków mamy całkiem nieźle, no handel usługami nie mamy, dlatego że tu bym zrobił właśnie ten ryzyk fizyk, moi drodzy, i nawet nie wiem, czy wtedy bym się nie przesunął trochę dalej z tym. Chyba bym tak zrobił, jak mam być szczery. W ogóle, jak już kupiliśmy tutaj ten kwadracik, ten wjazd do miasta, jest taki, no, bardzo felerny, bym powiedział, i on jest też do przerobienia. Raczej, no, tutaj autostrada, bo to, zobaczcie, ta autostrada, która tutaj biegnie, no, to w sumie ona nie jest tak stricte autostradą, to znaczy autostrada biegnie tam i można zrobić w przyszłości tak, że tą autostradę też łączymy z tamtą i to będą autostrady, a tu będzie po prostu wjazd do miasta już jako normalną drogą. Oczywiście na razie puścimy pewnie to autostradą, ale ten wjazd do miasta jest taki troszkę tutaj niestety zrobiłem parę budynków, które nam ucierpią na tym. Tu jest kwestia z tą elektrownią, którą będziemy, no dobrze, że mamy pauzę. Ja myślę, że elektrownię, słuchajcie, zamienimy na inną, żeby móc ten, dobra, to też zburzę, ten transformator, żeby móc prąd sprzedawać. My chcemy już teraz, no jesteśmy na takim etapie, że chcemy zarabiać na sprzedaży prądu, a jednocześnie chcemy, żeby naszym tutaj mieszkańcom tego prądu nie brakowało. Więc jak ja bym to zrobił, moi drodzy? Tutaj na pewno ten wiadukt mi się tak średnio podoba. Więc cały zrobię na nowo. No ja widzicie tak często mam, że aby coś stworzyć, dużo trzeba zburzyć. No ale to jest norma. Nawet bym już się zastanawiał, czy nie polecieć od tej części z... jak na przykład ten przemysł tutaj połączymy. Jeszcze nie wiem jak, ale tutaj od tego momentu bym raczej poleciał już z drogą trzypasmową. Jak mam być brutalnie szczery. Ja bym to najchętniej, słuchajcie, zrobił bez jakiegoś super mostu, ale widać, że się... A, no właśnie, czasem jeszcze coś odwala. Ja bym to najchętniej bez jakiegoś super mostu zrobił, ale widzę, że się chyba nie da, bo tutaj coś jest... Coś tu jest popsute. Ale gdyby zrobić te same wysokości, to już nie będzie popsute. O, zobaczcie. Jest jakaś opcja? Jest jakaś opcja. No ta rzeka, z niej kompletnie pożytku żadnego nie mamy. Kompletnie żadnego pożytku nie mamy z tej rzeki, moi drodzy. Czyli tak, zrobić tak i tak nie przelecimy. Kiedyś to było możliwe, teraz jest, że w wodzie. No to musimy o jedno. Ale czekajcie, przecież tutaj można mniejszy rodzaj wzniesienia dać, czyli na przykład na 5 metrów. O! O! Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Dobra, to teraz tak. Tutaj miałoby być rondko. Bo chcę już ten wjazd, wiecie, do miasta zrobić taki konkretny, żeby tutaj była konkretna droga. Tutaj też ten przemysł będzie sobie miał miejsce. Dobra, skoro tak burzymy, no i oczywiście trzeba elektrownię niestety też zburzyć. Te parę słupów wysokiego napięcia też. Tory będą do zburzenia, bo one będą musiały już biec górą w sumie przez cały czas. Tu jeszcze dym leci, a już nie ma tego fabryki. Bo wiecie co, bo też tak ogólnie rzecz ujmując, no, to ja bym tutaj później zrobił jakąś znowu dwupasmową drogę, żeby do tego przemysłu dojeżdżała, więc tu bym raczej rondko dał. Tu myślę, że rondo nam nie jest jakby potrzebne, bo my to damy dalej. Ale teraz zobaczcie, budujemy sobie drogę trzypasmową i zobaczcie, jak to też fajnie wszystko wychodzi. Także jeden pas będzie tutaj typowo do skrętu już w prawo, nie? No i oczywiście naszą rolą teraz będzie połączyć tą drogę trzypasmową w jakiś fajny sposób przez fajnego zakrętasa. No tak, trochę chyba za daleko wyjechałem nawet z tym trzypasmową, mogłaby już wcześniej troszeczkę. Bo chodzi mi o to, że chciałbym w miarę zrównać się do tego tutaj przemysłu, żeby to jakoś tak... No żeby to jakoś tak fajnie było. A trzypasmówka poleci sobie tu. I tak tu. Po to, żeby się tam połączyć na razie z czymś, co nazywa się autostradą. No i po to, żeby gdzieś te smrody... Równie jak najdalej bym
W ogóle wysypisko śmieci chętnie bym też przeniósł, ale wysypiska nie da się przenieść. Tak jakby ktoś pytał, to niestety jest to niemożliwe. Tu nie mamy dużego wyjścia. Możemy to dwoma pasami połączyć. Dobra, żebym nie zapomniał, bo zaraz... Chociaż no nie korzystamy w sumie z pociągów, ale... wolałbym raczej, wiecie, wolałbym raczej już to naprawić, bo... Żeby to nam jakoś negatywnie nie wpłynęło. Na ile? Na 10 metrów? No ale dla mnie 10 metrów jest spoko, mogłoby sobie 10 metrów przechodzić. I ja bym chciał to wszystko, ten cały pociąg w ogóle puścić górą. Ale no nie będziemy już teraz tego robili, bo musiałbym znowu resztę przebudowywać, a nie to jest moim celem, moi drodzy. Dobra, jako tako tu jest, czyli przesuwamy wtedy tą naszą elektrownię. Tu troszkę nam miejsca na przemysł zostanie, ale to już będziemy dalej kminili. To nie jest teraz moment na to. Gdzie tą elektrownię wybudować? Jeszcze raz sprawdźmy sobie, jak tu z wiatrami wygląda, bo to nie jest tak. O, widzicie, ten wiatr nie zawsze idzie w tą samą stronę. Tu idzie tak, ale tu już idzie troszkę tak z ukosa, więc ja najchętniej bym naprawdę tą elektrownię w ogóle gdzieś tu pyknął. Mamy kwadracik kupiony, więc nie ma problemu. Zobaczmy jeszcze, jak ze surowcami, czy się nie, żeby się nie okazało, że no niby wykorzystujemy surowce. Ale z drugiej strony, czy tak tu przy wodzie, elektrownie? To jest takie fajne miejsce ewentualnie na port, bo jeszcze nie wiemy, czy port będzie tu, czy tu. I tu może być bardziej taki... tu by bardziej pasowało na port. No ale port, elektrownia to się nie gryzą przecież. Jakby nie patrzeć, tylko nie chciałbym przebudowywać. Wiecie co? Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Ja już mniej więcej wiem, co zrobimy. Na razie sobie te drogi pociągniemy dalej, żeby mieć jakiś tam zarys. Musimy i stację transformatorową, także trochę rzeczy mamy na pewno do wybudowania. Dobrze, to sobie pociągniemy dalej. Tu nic sobie nie pociągniemy, bo jest wysypisko, które najchętniej bym przesunął, ale przypuszczam, że wysypisko... Ale można... Można przenieść wysypisko, widzowie, tylko 17 tysięcy to kosztuje. Ale numer. Dobra, to jak można, no to jak można, to korzystamy. No dlaczego by nie? To wtedy tutaj trochę ulepszymy, czyli tak, tutaj byśmy... to ja wiem, co zrobimy. Pytanie, czy da się to zrobić od razu z automatu? A jak nie, to ja bym zrobił... A da się. Na wjeździe po prostu od razu będzie konkret. Chociaż ja bym wolał tu zrobić swoje rondo, takie wiecie, bycze, że tak powiem. 50 stopni, no to chyba tak będzie kompromisem. No, to tak myślę, że mogłoby być. Na razie sobie szkicuję, rysuję, więc już widzimy, że autostrada jeszcze kawałek trzeba będzie. Jeszcze kawałek będzie trzeba dać w tunelu. Tu się też zastanowiłbym, czy... Chociaż nie, zjazd mamy tam, to myślę, że aż tak znowu nie musimy ich rozpieszczać, żeby od razu tu mieli zjazd, przynajmniej na ten moment, tak? Bo wiecie, tu... Jakbyśmy się uparli, to ze wszystkim byśmy mogli wszystko zmieniać, ale zawsze jest pytanie, moi drodzy, po co, nie? Po co? Dobra, drogę w sumie mamy, więc tam reszta nam jest niepotrzebna. Uda nam się? Mam nadzieję, że się uda. W jedynce kiedyś tak zrobiłem, że nas na skraju, słuchajcie... Aha, chyba się nie uda. Albo problemem jest... Aha, bo dobra. Uff, kamień z serca. Bo w jedynce kiedyś tak się wkopałem, że słuchajcie, usunąłem, potem nie miałem autostrady. Dobra. Czyli linie energetyczne to tutaj sobie przeniesiemy, dobra, na luziku i wtedy tutaj zrobimy przemysł drzewny, więc też jest, wiecie, plan. Taki no troszkę przyszłościowy, ale on już jest. Kupimy sobie dwa kwadraciki, nic się absolutnie nie stanie. I myślę sobie, że faktycznie miejsce na port będzie tutaj dobre. Tu mamy trochę miejsca do dyspozycji, którego jakoś tam specjalnie nie wykorzystamy. Nie wiem, jak to tutaj z
tym terenem, jest trochę krzywy, więc myślę, że tutaj jest dobre miejsce na przykład tu na wysypisko śmieci, bo ono raczej nam tego, tej wody nie zanieczyści i tylko kwestia będzie jakoś to połączenia później. Może tu nawet. Totalnie na odludziu, to wy zaraz będziemy oczywiście kształt jemu dawali i obok się zrobi elektrownia, tylko to trzeba będzie jeszcze wszystko jakoś oczywiście fajnie połączyć, żeby tutaj te śmieciarki mogły jeździć. Także żebyśmy mieli miejsce, no to słuchajcie, no to ja myślę, że wysypisko w ogóle w kształcie, no nie no, za blisko wody to bym nie chciał. W kształcie takim, tu może nie podjeżdżajmy do końca, coś tam się wybuduje, pewnie jakąś straż pożarną albo coś, chociaż strażaków dawać przy wysypisku to tak trochę nieładnie. Dobra, niech będzie. Mamy miejsce 10 ton na 61 ton, czyli jakby słuchajcie, przenosząc wysypisko pozbyliśmy się trochę śmieci. Nie wiem jak to się stało, ale tak się stało i tak jest. Dobra, mamy tutaj pretekst do wygładzenia terenu. To już myślę, że jak już gładzimy, no to już wszędzie wygładźmy, żeby to nie było za chwilę jakichś tutaj dziwnych sytuacji niestworzonych, kosmicznych. Później będziemy się resztą zajmowali, jak będziemy port robić, wiadomo. Dobra, no myślę, że tutaj jest tak w miarę spoko. Ten pociąg oczywiście będzie zaraz, widzę, jednak nas to nie... jednak nas to, moi drodzy, nie... Oj, bo to jest ta droga zwykła. Czekajcie, to trzeba jakoś lepiej rozkminić. To jest wszystko tutaj tak... W tej części jest to troszeczkę tak słabo zrobione. Wiecie. Bo tak, że jest strefa przemysłowa, one się i tak nie łączą. W ogóle, czy my tą strefę przemysłową tutaj w taki sposób potrzebujemy? Czy ta droga jest tu potrzebna? Zaraz się dowiemy, nie? No widzicie, moi drodzy, ze mną jest tak, że nigdy nie wiecie co ja kiedy wymyślę, co mi kiedy do tej głowy wpadnie. Tu do głównej raczej bym tego przemysłu może nie łączył, tylko jakoś tak bym tutaj, tak do przodu, coś takiego. Okej. No niby ta droga może tu być, tylko tak... No tak trochę to kijowo wygląda, bo ta rzeka mi to przeszkadza, aż mnie kusi, słuchajcie, żeby rzekę zasypać. Ale oczywiście tego nie zrobimy. Nie, ktoś liczył, że zasypiemy rzekę, to się myli. No bo tutaj troszeczkę, widzicie, też mamy bałagan przy tym kamieniu, a ja myślę sobie, że tutaj by fajnie droga jakaś do wysypiska mogła biec, która by nawet i była drogą do śmieciarek, ale mogłaby sobie jakaś taka droga tutaj, słuchajcie, biec. No teraz trochę spieprzyłem, będziemy to później naprawiać. Czyli tak. Pierwsza rzecz, tory. Tory do wywalenia. Mają jednak iść górą. Tak jak mówiłem, pójdą górą. Dobra. Tory pójdą górą. Ciekawe, czy mi się to uda tak odwzorować. I teraz tak. Mi się tak nie podoba, słuchajcie. Ta droga mi się tu nie podoba. W ogóle... O, tak już jest lepiej. Znowu jakby po co te trzy pasy tutaj, nie? Zostaje pytanie. Pasy nie do końca potrzebne. Czekajcie, to zostawiamy. Ta droga tu jest, nie była potrzebna. Myślę, że ona nie jest potrzebna, ona nam do niczego tutaj do szczęścia, niczego nam do szczęścia nie wnosi. To czekaj. To tu dajemy kolejną, zaraz będziemy wszystko wiedzieli. Tam znowu jakieś chyba ruiny zamku czy czegoś, po chwilę jakieś... Tą podprowadzamy dotąd, będzie trzeba coś poburzyć chyba, widzę. Co to tutaj jest? Ruiny zamku, no patrzcie. Dużo na tej mapie jest różnych takich dziwnych ruin. Ja na razie tutaj w okolice cmentarza wszystko przenoszę, żeby później ewentualnie przenieść. Motory tak sobie muszą biec, jak sobie biegną. Ta droga mi się teraz nie podoba. W
Dobra, zrobimy to troszkę inaczej, już wiem jak. Znaczy, nie wiem czy wiem, ale chyba wiem. No dobra, niepotrzebnie włożyłem. Z tym polecimy dotąd. Tu jak najbardziej ta droga może sobie biec i ona już może biec właśnie dwupasmowo, znaczy no, ta szersza. I stąd może biec tu, żeby połączyć te drogi. O! O, to. Nawet nic się nie stanie, jak tutaj sobie podłączę. I wtedy tą drogę możemy jakoś byle jak podłączyć, bo to i tak tam nic nie jest. Później tak musimy to wszystko, wiecie, wyprostować. Pozostaje połączyć te drogi dwie ze sobą. To myślę, że już jest prawie wykonalne. Tak, może jakoś ładniej. No nie wyszło to za ładnie, czyli od tej strony musimy jeszcze raz na nowo jechać w tamtą stronę do elektrowni. Nie sugerować się, widzicie, najgorsze jest tak, zauważyłem też po sobie, nie? Najgorsze, co możecie zrobić, to sugerujecie się jakimiś kształtami typu na przykład tego przemysłu wydobywczego. Chcecie dostosować do tego drogę i wtedy siłą rzeczy, kurde, ta droga wam wychodzi kijowa. A zobaczcie, teraz się nie sugerowałem i stwierdziłem, że przemysł dobiorę do tego. Będzie ciężko tą... Ale może od tej strony nam się uda. Bo chciałbym jednak górą puścić ten pociąg, wiecie. Aha, to już nie jest górą. Ajajaj, budował po to, żeby zniszczyć. Tak, a mieliśmy, moi drodzy, te wszystkie tutaj nasze... Na ile? Na 10 metrów. No jest według mnie okej. Okay. A to może w ogóle na 10 metrów przechodzić? Czy mu za nisko? Może. No dobra, tylko teraz będziemy musieli się starać. No nie, no tak w życiu nie damy rady. Nie ma opcji, drodzy. To nie ma opcji. Tu by mi się... W tym momencie by mi się mówić przydał, no ale nic. Będziemy musieli sobie poradzić w inny sposób. A mianowicie w taki. A mianowicie w taki, że z tego przemysłu troszkę będzie trzeba im ubrać. Lecz ten pociąg musi tędy biec? Czekajcie, a czy ten pociąg nie mógłby biec przy brzegu? Tam. W sumie by mógł, nie? Kto powiedział, że ten pociąg musi tędy biec? Może biec tędy brzegiem, gdzie nie ma przemysłu. I to dzięki temu zyskamy więcej ton chyba, słuchajcie, kamienia, czy co tutaj tam wydobywamy, węgiel, kamień. O, zobaczcie. To jest akurat tak ładnie niebiesko, jest tyle tego surowca. Co my będziemy surowiec, słuchajcie, na... oddawali na poczet... pociągu jakiegoś, nie? Co to, kurde, złoty pociąg, czy co? Że będziemy surowce oddawali. Zobaczcie, ile więcej nam ton przybywa. Już mamy 112. Już 113. No. Już jest 177 ton, słuchajcie. 118. Nie, 118, sorry, 118. Było 110 chyba, także... 122. Zobaczcie, ile więcej ton będziemy mieli dzięki temu. Zaraz się okaże, że chyba, no, spokojnie, już jest ponad 10 ton więcej surowców. Także my się będziemy, słuchajcie, szczypać. To możemy sobie jak najbardziej dopasować. Ja się tym przejmowałem, że to, wiecie, lubię jak się komponuje, a nie wszystko musi się tak komponować w 100%. O, zróbmy tak, to zetnijmy. Ona mnie nie zabiera nic, a tu sobie pociąg akurat poleci. Że chcemy pociągowi, że tak powiem, zrobić dobrze, no to mu zrobimy, nie? Pociąg sobie tu poleci, o! No i dobrze. No i dobrze, no i pięknie. Widzicie, można sobie ze wszystkim poradzić. I w tym momencie z torami nie mamy żadnego problemu. Tu sobie będą nawet prosto, tutaj też sobie polecą prosto. No elegancko, moi drodzy. Tu sobie już tam poleci ten pociąg. Jak tam sobie poleci, tak sobie poleci. Nas to akurat tutaj mało interesuje, bo tu nic... Zobaczcie, nic tu nam w miarę nie przeszkadza. Ale można zrobić to krócej. Można zrobić tak. I oczywiście to wiadomo, że to jest oczywiste, że to będziemy przerabiali, bo to tak akurat nie będziemy chamsko tutaj łączyli. Ale już jest jakiś... O!
Już jest jakiś kompromis, moi drodzy. Cyk. I działa. Pociąg podłączony. No i o co było tyle krzyku, nie? Fakt, że tutaj wszyscy poburzeni. Zobaczcie, co tu się dzieje. Chyba trzeba playa włączyć, moi drodzy. Nie wiem, czy ja jeszcze coś popsułem. O, pociąg wrócił. Ole, kurde, pociąg wrócił na tory, nie? Kiedyś to się rozwalały te auta, a tutaj one automatycznie na tory wracają. No tutaj, oj, oni prądu nie mają. Jak... A, kurde. Ja pierdziele, kochani. Ja tutaj jestem szkodnik, nie? Włączyłem play, a nie ma prądu. Zobaczmy, jak z przemysłem drewna. O, tutaj drewno będzie ok do wydobywania, więc tą elektrownię damy tutaj. Ja, słuchajcie, chciałem dać elektrownię gazową, która produkuje więcej. Jeszcze jakaś węglowa była do... Ale tu jest 600 tysięcy. Ej, ale czekajcie, ta produkuje 250, ta 500. No to nie no, moi drodzy, to oczywiście, że chcemy elektrownię... elektrownię węglową, tym bardziej, że my tutaj korzystamy z tego, tylko punktów rozwoju nie mamy za dużo i nie wiem, czy my to wszystko, co byśmy chcieli, będziemy w stanie, bo i opiekę społeczną trzeba odblokować, żeby urząd miejski, nie damy rady. Dobra, to jeszcze nie ten moment widzę na tamtą strefę. Dobra, no to co, moi drodzy, elektrownia węglowa, ona daje dużo, milion nas kosztuje, 600 tysięcy na miesiąc, ale 300 MW produkuje, więc zobaczymy. Ojej, jakie to jest wielkie. Pewnie jakieś ulepszenia będą, więc wolę ją troszkę tutaj... Zobaczmy, czy tu są jakieś ulepszenia. Zmniejsza zanieczyszczenia powietrza. Powiedzmy, że na razie nas to nie interesuje. Bardziej wydajny proces spalania. Mniejsze zużycie paliwa. No nie wiem, co nam to daje, ale spróbujmy. Zapewnia więcej energii. No nie potrzebujemy więcej energii, bo nie wiemy, ile będziemy sprzedawali. Na razie nie. Na razie żadne tutaj takie rzeczy nas nie interesują. Nie. Żebyśmy czasem drugie nie wybudowali przez pomyłkę. Nie, moi drodzy. Widzicie, to trzeba wszystko, kurczę, 10 tysięcy razy przemyśleć. Nam chodzi o to oczywiście, żebyśmy mieli handel tą elektrycznością. No te druty damy widocznie już tak. Ja bym jej najchętniej, słuchajcie, pod ziemią dał. Bo można, jakby ktoś nie wiedział, moi drodzy, to jak najbardziej można przewody wysokiego napięcia, jak widzicie właśnie tutaj na załączonym obrazku, można je również dawać pod ziemią. A na przykład, żeby już nie tracić jakiegoś tam ważnego miejsca, to ta stacja transformatorowa mogłaby sobie być na przykład nawet tu. I wtedy oczywiście tylko trzeba też prąd pod nią podłączyć. Dobra, teraz play możemy nacisnąć i możemy handlować. I oczywiście zobaczymy w tym momencie, ile moi drodzy, kasy będziemy zarabiali na tejże elektrowni. No tu jak widać jakiś problem ze ściekami. Nie wiem dlaczego mają problem ze ściekami, bo... żebyśmy nie podłączyli tu ścieków, czy w ogóle jakby się nie wyrabiają. No uzdatnianie ścieków nam się, moi drodzy, kompletnie nie wyrabia, czyli trzeba jeszcze jednego dołączyć, chociaż jak widzę, z wodą też średnio to wygląda, moi drodzy. Z wodą to też średnio wygląda, także... wodę na pewno też trzeba jakąś stację pomp wybudować. Znaczy przepompownię, bo na razie nas nie stać na jakąś nie wiadomo jaką stację pomp. Gdzie my tu mamy tą wodę? Tu gdzieś ją budowałem. No to jak ją tu wybudowałem, to tu damy... tutaj damy kolejną. Pewno trzeba ją pod drogę podłączyć. Proszę bardzo, tymczasowa droga. Dobra, jest podłączona, oby działała. Dobra, mamy od razu ulepszona, także powinno być git. Oczywiście, słuchajcie, na tej samej zasadzie możemy wodą handlować, jeśli będziemy mieli jej dużo, bo wystarczy, że wiecie, zrobicie to połączenie do sąsiada, ale no tego nie zrobimy, bo byśmy musieli mieć wszystkie kwadraciki, zobaczcie, do tamtąd wykupione, więc wiadomo, że na ten moment to nie ma sensu.
Dobrze, tu mamy takie rondo przy strefie przemysłowej. W zasadzie jakby mnie ktoś pytał, sam nie wiem po co. Bo ja, jeżeli już bym zbudował rondo, to takie swoje, fajne. Więc może tego miejsca zostawimy. Zobaczmy elektrownię. No niby coś tam produkuje. No jest koszt utrzymania, ale teraz czas najwyższy, żeby wejść w... handel usługami. Zobaczcie. 785 tysięcy zarabiamy, czyli tak naprawdę... elektrownia więcej... Słuchajcie, elektrownia więcej... Aha, to tego nie chcemy. Może zanieczyszczenie powietrza też. Elektrownia więcej zarabia na siebie niż... tak jakbyśmy w mieście mieli prąd za darmo, bo więcej zarabia elektrownia niż jest koszt utrzymania tej elektrowni. Wygląda troszkę jak... nie jak węglowa, a jak jakaś jądrowa. Ale jest napisane węglowa. Jest napisane węglowa. No dobrze, no dobrze, moi drodzy, dobrze. No, dymi się z niej, no ale co zrobimy, no. Taki rap, taka rzeczywistość. Dobra, co z tą strefą, którą tutaj popsułem? Będzie trzeba ją troszeczkę naprawić, trochę tego przemysłu dodać. Ponaprawiać te wszystkie szkody wyrządzone naszym tutaj kochanym obywatelom. Troszkę tu przemysłu też bym pododawał, żeby już było git. Czyli to w sumie mamy i tak ze sobą połączone. Ta droga tutaj dużo łączy. Ta jest z tą, ta jest z tą. No dobra, no jakoś tam jest. Chociaż no, jakby mnie ktoś pytał, to nadal mi się to nie podoba i nadal nie rozumiem, po co są tutaj zbudowane trzy pasy, ale niech będzie, że one sobie po prostu będą jak to się mówi, na zaś potem, nie? Jak to by dziadkowie powiedzieli, niech będzie na zaś potem. Dobra, możemy przejść oczywiście do tej strefy, która nas tak interesowała, bo coś niecoś trzeba zacząć ją budować. Myślę sobie, moi drodzy, że te autobusy, to tak naprawdę nie ma znaczenia, z której strony będzie do nich wjazd, czy w ogóle zrobimy osobną drogę, tylko musimy to zrobić tak, żeby było to pozbawione w jakiś sposób korków, czyli może być tak, że autobusy by wjeżdżały, tu by była ta droga, ta zajezdnia, chociaż ona musiała być tu, i tu by wyjeżdżały, żeby szły przez ronda, żeby nie było jakichś problemów. Ja jeszcze nie wiem, jak to jest wielkie, bo zajezdnia to tam spoko, ale żeby wybudować to, to trzeba zajezdnię i to jest jakby, będzie pewnie dużo przenoszenia z tym wszystkim, więc musimy sobie wybrać też priorytety. Zobaczmy, jak duży jest uniwersytet. O, na pewno gdzieś ta strefa będzie tutaj. To można, myślę, na pół podzielić ten kwadracik. Tam może nawet na cztery. To będzie bardziej do takich rzeczy. Dobra, to słuchajcie, to ten kwadracik jakoś na cztery podzielimy i wtedy przy tym będzie uniwersytet. Czy droga jednokierunkowa? Że chyba nie. Jak mam być szczery, to chyba nie. Nie wiem, niech to będzie, że to jest na pół. I wtedy już uniwersytet im wybudujemy, który no nie jest niestety tani. No wchodzi ten uniwersytet. Tu myślę, że mógłby być spoko, a może tutaj na tych... Tylko, że my go później nie... Dobra, budujemy. My go później, słuchajcie, nie rozbudujemy raczej, bo tu jest jakieś takie, o, to już będzie za duże wszystko, będzie trzeba jakąś drogę... Nie, na razie rozbudowywać nie będziemy, bo nas nie stać. To może tą drogę się zburzy, albo się ją przesunie jedno. No już widzicie, to jest kwestia kombinacji, nie? Bo ten park na pewno też daje... rekreację, nie? Mimo, że kosztuje, to daje rekreację, ale też nie szalejmy jakoś nie wiadomo jak, bo... Czyli ta droga, zaznaczę sobie, że ta droga jest do usunięcia i ją po prostu usunę. Patrzcie, nagle się coś tu popsuło. Drogę usunąłem, coś się popsuło, no ale... To było do przewidzenia, bo ja go tu budowałem na takim spadzie. Będziemy, słuchajcie, kombinowali. Będziemy kombinowali jak najbardziej. Wcale się, jak sami widzicie, moi drodzy, no niby mamy duży kwadracik, tak?
przygotowany pod to wszystko, a wcale to tak nie będzie aż takie wielkie. Wcale takie wielkie to nie będzie. Ja myślę, że może w tym czasie zobaczmy, bo mam jakieś zapotrzebowanie na te wielkie apartamenty. Ja bym się mimo wszystko zastanowił, czy tutaj jakiejś małej partii nie dać, zostawiając trochę od głównej drogi. Bo mamy zapotrzebowanie, to niech nam się po prostu ludzie wprowadzają, a my tu i tak pracujemy nad dalszą częścią, nie? Może się okazać, że to miejsce, jeżeli byśmy chcieli jeszcze akademię później medyczną wybudować i tak dalej, to może nam się w ogóle to nie zgrać. Na pewno jeśli chodzi o szkołę, to już coś czuję, że tutaj w ogóle nie ma dostępu do szkoły podstawowej, ale czy my musimy ją w tym kwadraciku budować, czy... Znaczy szkoła podstawowa nie jest wielka i ona nie będzie autobusom przeszkadzała. Moim zdaniem ta szkoła podstawowa może sobie tutaj być, nawet tutaj od ronda zaraz. Po maturalnej na razie bym chyba nie budował. To jedynie, żeby tutaj, bo w tej poprzedniej wiem, że nie było, jakieś tam centrum leczenia dla dzieci. Możemy ją powiększyć od razu i możemy też jakiś park tutaj dać, bo to daje jakieś tam korzyści. To powiem wam tak, jak ja chciałem straż pożarną zrobić konkretną, to nie wiem, czy nie damy tutaj mniejszej straży pożarnej. Chciałem dać komisariat, ale też nie wiem, czy... To jest ta cała opieka społeczna, to na razie nie wiem, czy nas na to stać. Ale to jest warunek wybudowania oczywiście ratusza. Ja chciałem dać komendę policji, no ale sami widzicie, no 300 to tak nie możemy iść też w koszta. Tutaj jest zasięg do policji żenujący. I teraz pytanie, czy ta komenda policji powinna być tu, czy tymczasowo stawić ją po prostu tu na końcówce? A czemu na żółto? Aha, bo my mamy przecież... Jest na żółto, bo my obniżyliśmy przecież im wypłaty. Kurczę. No widzicie, że będzie nas przenoszenie kosztowało. Będziemy przenosić jak nic, to się spodziewajcie. Mamy tą stację helikopterów, to teraz się zastanówmy. 20 tysięcy jest koszt za remis ze strażacką, ale 145 za helikoptery. Helikoptery są super, ale no myślę, że nas na razie nie jest. Chociaż czekajcie, czy tu... A, tu na końcu jest jakieś tam zagrożenie pożarem. No to myślę, że akurat remizę strażacką możemy tu na końcówce wybudować. Przy tych pompach one i tak jakiś tam hałas robią. I tutaj jakiś problem był ze zdrowiem. Jakaś klinika musi by tutaj być. Ja chciałem zrobić szpital, ale szpital to jest 600 tysięcy na miesiąc. Wiecie, to jeśli my idziemy w tę stronę, że nie chcemy zbańczyć, może po tej stronie budujemy. Jeśli my idziemy, słuchajcie, w tę stronę, że nie chcemy zbańczyć, no to nie możemy. Nie możemy. Mimo szczerej chęci nie możemy. Czy tu krematorium jest potrzebne? Myślę, że nie, bo jest cmentarz i tam jest cmentarz. Więc jest spoko. Ze śmieciami, no to może być jakiś tam mały problem, ale wysypisko daje radę, jest przeniesione, daje radę. Później się pomyśli. I cały czas... A, właśnie, ten zasięg. Jak z tym zasięgiem? No nie ma tragedii, ale też no tutaj jest słabo. No ale nie chcę budować kolejnego nadajnika. Chociaż 5 tysięcy za miesiąc. Niech mają. Jeżeli mają w mieście, słuchajcie... Jeżeli mają w mieście przecież firmy się rozwijać, to muszą mieć internet, muszą mieć zasięg. Oczywiście, gdybym podniósł budżet na łączność, co być może zrobię, moi drodzy, to zasięgi nam też wzrosną. Zobaczcie, no elektryczność nam daje jednak sporo na plus, więc tu się nawet aż mnie kusi, żeby opłatę za usługę troszeczkę. O, zobaczcie, troszeczkę opłatę za usługę podnieść. A co? I teraz tak, wiem, że jest troszkę ze służbą zdrowia jednak problem, więc skoro jest problem, to trzeba ją troszeczkę podwyższyć. Z edukacją nie ma, z pożarami nie ma, z policją nie ma. Nie wiem, dlaczego transport nam liczy, jak jeszcze nic nie mamy. Łączność. No to słuchajcie. Dobra, podniesiemy sobie trochę opłatę, a będzie
będzie lepiej. Będą mieli lepszy zasięg. Widzicie, już nagle jest więcej na zielono. Oczywiście możemy jeszcze tutaj z tymi pocztami pomyśleć, tylko przy głównej drodze nie chcę tych poczt, tych skrzynek dawać. Bo to będzie generowało korki, ale coś tu musimy gdzieniegdzie, moi drodzy, jak widzicie, dać, bo nawet tu przy elektrowni i tu. Bo pewnie urząd pocztowy kolejny by trzeba wybudować. To jest 50 tysięcy na miesiąc, no niby nas stać, ale czy aż tak mi na tym zależy? No raczej nie, moi drodzy, raczej aż tak mi na urzędzie pocztowym nie zależy. Czyli słuchajcie, idąc tym tropem myślenia, jest bardzo prawdopodobne, że można by wybudować kolejną elektrownię, która znowu by produkowała tyle samo prądu i znowu tyle samo byśmy sprzedawali. Tylko tu no, pojawi się ten problem, którego nie rozwiążemy i to ktoś z was może wpaść na pomysł, dobra, buduję elektrownię, sprzedajemy. No nieprawda, moi drodzy, nie uda się to. Chcę ci pokazać teraz dlaczego. Zobacz. Przesyła maksymalną liczbę druty wysokiego napięcia, linie właściwie, a nie druty, nie? Przesyłają maksymalną liczbę i to, że ty wybudujesz kolejną elektrownię, to nic nie zmieni, bo nadal te druty będą tyle przesyłały. Więc abyś, jeżeli byś już chciał czy chciała sprzedawać więcej prądu, no to tu by trzeba kupić te kwadraciki do końcówki i tu zrobić kolejne druty, pociągnąć do tej elektrowni. No nas myślę, że na to nie stać i myślę, że to jest bez sensu, żeby tyle kwadracików kupować. Nawet nie wiem, czy to jest ta liczba, jaką mamy i czy to jest sens. No po co kupować kwadraciki, żeby tylko sprzedawać prąd, no. Więc jakby rozumiecie, nie? Że jakby kupienie większej ilości nie ma sensu. Oczywiście taka elektrownia miałaby sens, jeśli miasto by bardzo dużo zużywało prądu, to wtedy jak najbardziej tak, miałoby to sens. No dobrze, co mamy z tym uniwersytetem, moi drodzy? Już mamy 21 pracowników, 75. 40 tysięcy płacić za park, to ja bardzo dziękuję, ale jakoś mnie się to nie uśmiecha. No dobra, zrobimy test. Może zrobię to w postaci drogi jednokierunkowej. Ja jeszcze nie wiem, co w tej chwili do końca. To może tak, dworzec może być po tej stronie, czyli żeby... Kurczę, ja sam do końca nie wiem, co ja teraz robię. Znaczy wiem, ale nie wiem. Tu mniej. Miałem jakąś taką wizję na fajny kurczę dworzec autobusowy od tej strony, ale żeby tak się stało, to gdzieś trzeba tą zajezdnię wybudować. Wiecie co, mam pomysł, mam, dobra, już mam pomysł, okej, okay. Już. Już mamy pomysł, moi drodzy, jest pomysł, zostawmy tamto miejsce w spokoju. Zaraz się przekonamy. Czyli tak, tu by musiało być rondo. Wychodzi i wszystko na to wskazuje, że tu musi być rondo. Tak, tak mi mówi intuicja, że rondo tutaj musi być. I teraz tak. No może być od razu w zasadzie. Znaczy to tak. Niech tak, miałem budować. Pomyliłem. To dalej. Do drugiej strony. Dobra, wiecie co, zrobię od drugiej strony i sobie zmienię kierunki. Troszeczkę jest... Może tak? No, z tej strony mi było łatwiej. Dobra. Bo już wiem, co chcę i to jest właśnie, wiecie, dosyć trudne. Znaczy ten wyjazd mógłby być, teoretycznie może być, one by zawracały, ale praktycznie zależy, gdzie te autobusy będą jeździć. Tu oczywiście zrobimy strzałki, żeby tylko w jedną stronę. Dobra, teraz się przekonamy, czy to w ogóle ma sens, bo słuchajcie, ja tu sobie kombinuję, wymyślam, a może się okazać, że połowa tych rzeczy, które sobie wymyśliłem, w ogóle jest bez sensu. Zajezdnia autobusowa.
Dobra. No okej. Okay. I teraz dworzec autobusowy. Aha, on aż taki wielki nie jest, ale... No dobrze, dobrze, tylko tam wiem, że jakieś ulepszenia wejdą. A dobra, dajmy go w miarę na środku. Bo przecież w okolicach dworca też coś może się znajdować. Tu go sobie dajmy. Jeszcze jest, moi drodzy, coś takiego jak o zajezdnia taksówek. Jeszcze jest coś takiego jak zajezdnia taksówek i od razu warto zrobić to, żeby... Ojery, 12 tysięcy? No nie wiem, czy kupić. Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Dobra, co mamy w zajezdni autobusowej? Autobusy elektryczne, troszkę drogo, na razie nas nie stać na to. Rozbudowany garaż, też na razie nie. A co mamy tutaj w tym? Więcej peronów nie potrzebujemy. Dobudowany przystanek, taksówka, no myślę, że warto by było. Myślę, że byłoby warto do taksówek tutaj zrobić. No dobrze, dobrze, dobrze. No powiedzmy, że jakoś jest to, moi drodzy, spójne z tym, co chciałem zrobić. Mamy uniwersytet, mamy to, tylko że jak widzicie, wszystkiego i tak nie wybudujemy, bo nas zwyczajnie na to nie stać. To też generuje jakieś koszty, ale zrobimy oczywiście tę pierwszą, moi drodzy, linię autobusową, żeby ona jakoś tutaj przez to miasto mogła pojechać. Powiedzmy, że w miarę sprawnie. Już mniej więcej tak sobie to wyobrażam, jak ona by tu pojechała. Przez główną drogę na razie bym jej nie puszczał. I żeby pojechała do przemysłu. A właśnie, to już na mnie nie woła, że tak powiem, jeść. Moi drodzy, bo to nam jeść nie woła. Ten przemysł możemy już rozbudować. Kawałeczek dalej. Tu jeszcze chcą jakieś biura, ale miejsc na biura nie mamy na ten moment, moi drodzy. To jest najlepsze, że my nie mamy miejsc na biura. Znaczy na ten moment oczywiście. Z czasem wszystko się zmieni, ale musimy tą tutaj główną przestrzeń, którą mamy na uniwersytet najpierw zapełnić. No mnie kusi, żeby dać szpital. Dlaczego? Dlatego, że szpital, moi drodzy, ma helikoptery i to też pomaga, ale zobaczcie, no to jest no 700 tysięcy na miesiąc utrzymania, gdzie my mamy 6 milionów w budżecie, czyli tak naprawdę no nie. O, dworzec autobusowy, opłata parkingowa, tak. I myślę, że co możemy zrobić. I teraz jak zrobić linię? No bo to nie jest tak, że sobie zbudujecie dworzec, stworzycie linię. To się różni. Kolejna różnica między właśnie jedynką a dwójką polega na tym, że najpierw musicie zbudować, kochani, przystanki. Oczywiście tutaj na dworcu nie, ale tam, gdzie chcecie, żeby wasz autobus jechał, te przystanki musicie zbudować. Plusy na pewno takie, że ten przystanek będziecie widzieli. Tu akurat na głównej drodze damy. To czekajcie, jeżeli damy na głównej, to on by mógł skręcać, tu by mógł sobie jechać i spoczko. To wtedy mógłby sobie tak tu jechać, tą boczną. Tu się zatrzymywać. To jakby już linię planujecie na etapie tworzenia przystanków. Tworzenie przystanków już wam daje taką wizję, jak ta linia autobusowa ma wyglądać, skąd, gdzie ma biec. Myślę, że do elektrowni możemy ją dać, tam do wysypiska śmieci. To wtedy tak, stąd niech sobie pobiegnie potem tu. Aha, to tam już nie zrobimy, to tu możemy zrobić tylko tak tu. No dobra, i tak nie zrobimy za dużo. Dobra, to potem on musi jakoś zawrócić. No i co, główną pewnie będzie wracał. I to tu, tylko tu się nam korki będą... Boję się, że tutaj nam się korki zaczną robić. Czekajcie, a co to jest za droga w ogóle? No to dobra, to niech ten autobus...
zatrzyma gdzieś tu, a później tu. Tu i pojedzie w prawo jeszcze tu. Okej, na razie i tak nam całego miasta tutaj nie objedzie. Ale dobra, niech jedzie tu. Tu nie jest jakaś tam super główna droga, tutaj jakichś korków nie powinno być, więc niech jedzie tu. I tędy niech objedzie. Teraz pytanie, czy on powinien wracać? No to jak już, to powinien wracać tak. No tu i tak nic nie ma. Aha, to jest uniwersytet. Wiecie co, to inaczej. To musi jechać koło uniwersytetu. Musi. Musi, nie ma wyjścia. No i tutaj i będzie sobie wracał. I teraz, jak mamy przystanki, to teraz dopiero tworzymy linię autobusową, moi drodzy, ale to też wygląda inaczej. Tylko teraz, żebym ja pamiętał, jak ja to zrobiłem. Aha, dobra, widzicie? Zobaczcie. Tu musicie mieć na zbliżeniu, żeby ten... Nie możecie tak kliknąć, tylko żeby był przystanek, musicie tak kliknąć, o, żeby to weszło w ten przystanek i wtedy widać, że autobus się zatrzymuje. Dobra, chyba tak robiłem. Więc tu warto 10 razy sprawdzić i przemyśleć. Ja wiem, że tu może to też generować korki, bo ten autobus tak będzie jeździł, kurczę, takimi troszkę zakrętasami. Najlepiej jakby te drogi były jednokierunkowe, to byłoby łatwiej, ale no niestety. Ciekawe, czy znaki drogowe obowiązują. Czekajcie, i teraz jak to było? Nie, on miał jechać prosto, z tego co pamiętam. A wracając miał tam zahaczać. Dobra, tu miał się koło wysypiska zatrzymywać. Nie wiem po co, ale... Koło elektrowni. I teraz co? Tu już miał nie jechać. No i się zawiesiłem. I się zawiesiłem, gdzie ten autobus miał jechać. Pewnie drugi raz na tym samym przystanku? Jest to możliwe? Chyba tak. Jest to, moi drodzy, całkiem prawdopodobne, że tak to sobie wymyśliłem. Dobra, teraz ma wyjeżdżać. Zobaczcie, jest to lepiej skonstruowane, bo faktycznie to lepiej działa. Teraz co? Teraz już nie wiem, gdzie dałem. Tam są? Tam są. Chyba tutaj dawałem, że on ma jechać tu. Tu. Gdzie potworzyłem przystanki i się zawiesiłem? Jak to tworzyłem? No widocznie... Oj, źle zrobiłem. Widzicie? Źle zrobiłem, więc trzeba prawym i cyk. Faktycznie o wiele lepiej działa to narzędzie, bo tak jak w jedynce to nie działało... No nic, ten autobus i tak tutaj nie mógłby skręcać przed rondem, więc dajmy go... niech na rondzie skręci, niech pojedzie tu, i wtedy zakończ linię. Nie jest to może jakaś linia, która by miała nie wiadomo jaki sens, ale... No. Nie żaden nowy przystanek trasy. Co ja tutaj zrobiłem, że on mi nie chce? Brakuje mu czegoś, kurczę, moi drodzy. Kurczę, mu chyba przystanku jakiegoś brakuje. Chciałbym coś wykombinować na szybko. Najlepiej wtedy by było ten przystanek dodać tu, chociaż to jest ryzykowne. I wtedy z tą linią... Gdzie ta linia jest? Nie mówcie, że mi się, kochani, skasowała linia. Bo w to nie uwierzę. Że mi się linia autobusowa skasowała. W transporcie można na pewno to podejrzeć. Pamiętajcie, jak tutaj wam ucieknie, to macie coś takie, taką zakładkę jak drogi i taką samą zakładkę jak transport. I tu macie naprawdę tyle tego, że nie macie pojęcia, ale jak widać, ta linia mi się w żaden sposób nie zapisała, czyli będę musiał ją niestety zrobić na nowo, ale może dobrze się składa. Może dobrze się składa, kochani, że mi się to popsuło, bo miałem czas na wizualizację, na przemyślenie, a ja
chyba w ogóle gdzieś tam zamiast przystanku to postój taksówek dodałem przez przypadek. Pamiętajcie, że na żółto są taksówki. Czyli jeszcze raz wizualizacja. Wyjeżdża, jedzie, tu się zatrzymuje, spoko, jedzie tu, spoko. Jedzie tu, spoko, jedzie tu, spoko, tu. Tu się zatrzymuje. Mógłby objeżdżać wtedy tak i tak, ale to jest trochę bez sensu, bo będzie może korek. Więc jedzie prosto, jedzie tu. I tu mi chyba przystanku wtedy brakowało, bo jeżeli pojedzie tu, to tu by musiał być przystanek. I jest to troszkę bez sensu, bo on by musiał też tędy wracać. Co by nie mówić, moi drodzy, on by musiał tędy wracać. No, tędy i wróci. No nie możemy tego inaczej zrobić. Najwyżej na dwie linie rozdzielimy. Wydaje mi się tak najoptymalniej. Oj, się zawiesiłem. Czyli jeszcze raz. Wyznacz nową trasę. Jak najbardziej. Ma być tu i tu. Oczywiście możecie sobie te trasy później kolorować. To naprawdę jest bardzo, bardzo fajna opcja. Tylko tak jak widzicie, lepiej sobie zbliżenie zrobić, żeby mieć pewność, że ten autobus na pewno w ten przystanek wjeżdża. Tu już jakieś korki zaczęły się tworzyć, bo wieżowce nam się wybudowały, więc nie wiem, czy ta droga nie powinna być dwupasmowa, ale to też będziemy mieli okazję przetestować, czy jak poszerzymy drogę, czy nam przystanek na przykład zniknie, nie? Dobra, i docelowo co ja mówiłem, że albo tu i wraca? No nie, no to by było bez sensu. Czyli jedzie dalej. A czy on musi tam do elektrowni jechać? Moim zdaniem nie. Zobaczmy, jak to będzie działało z tym. Dobra, i co? I wtedy miałby wracać tu. No dobra, no niby wraca, spoko. To potem miałby tu wjechać, ale czemu nie chce? No wraca, tu ma przystanek. To co, tędy? No dobra, tędy chyba bardziej chce. Jednak te linie nie są aż tak. No czemu on nie chce normalnie jechać? Może tam drogę jednokierunkowa. Znaczy jak jednokierunkowa, to tym lepiej. Chyba, że zakaz skrętu dałem. No to czekajcie, jedzie tu. To może tu się uda. Nie, tu się nie uda. A od razu? Nie można linii zakończyć. Czekajcie, ja to muszę ogarnąć. Daliśmy przystanek ostatni tu. No to co, mamy go spróbować zawrócić? Tu się w ogóle jakiś bajzel zrobił. Ale dobra, zostawmy to. No tu myślę, że powinien bez problemu jechać. To czemu ma problem, żeby jechać tu? Dobra, dajemy tu. Zobaczymy. Dajemy tu. Dajemy tu. Może tu jednak trzeba przystanek, kurczę, utworzyć. Nie, bo on od tej strony wjeżdża, tak? Od tej. No i stąd wyjeżdża. Dodaj nowy węzeł. Nie, ukończ trasę, no. Ukończ trasę. Kurczę. Przed chwilą widziałem ukończ trasę. O, jest, ukończ trasę. No dobra, jest to troszeczkę moim zdaniem nieperfekcyjnie zrobione, no ale okej. Żeby nam się nie myliło, to tą linię autobusową damy sobie, nie wiem, na żółto. I co ciekawe, to też jest taka ciekawostka, moi drodzy, że zobaczcie, ta linia nie dość, że będzie wam się oczywiście na żółto wyświetlała, to autobusy będą żółte. Zobaczcie, jadą żółte autobusy, także piękna sprawa. Dobra, ja sobie w tym czasie przemyślę. Już zbliżamy się oczywiście, moi drodzy, do końca, ale chciałbym teraz przemyśleć o kolejną trasę, gdzie ten autobus na przykład mógłby tutaj się koło cmentarza zatrzymywać, tutaj pod uniwersytetem, czyli wtedy analogicznie mógłby się tu zatrzymywać, tutaj, ja nie wiem, czy tam na rolnictwo jest sens go pchać, ale mógłby się wtedy też tu pod cmentarzem zatrzymać. Tutaj i wtedy byśmy mieli taką trasę troszkę
że tak powiem, analogiczną, że no na przykład, no mógłby jechać też tędy, ale tu jest słabe połączenie, więc wtedy, no wtedy tu by się musiał zatrzymywać, dobra, dobra, ale załóżmy, żebyśmy nie chcieli, żeby tak dalej jechał, więc tu byśmy go dali i tędy by sobie wrócił, cyk. O, dobra, mamy to, moi drodzy. Czyli robimy jeszcze jedną trasę. Dwie trasy myślę, że nam w zupełności wystarczą. Czyli cyk. Przydaliśmy? No niby weszło, dobrze. Teraz tak, pod uniwersytetem. Jak widzicie, robię to na zbliżeniach, bo bardzo łatwo się pomylić, bardzo łatwo błąd popełnić. Jak widzicie, wszystko trzeba jakoś tam w swój sposób przemyśleć w budowaniu przystanków. Nie wiem, jak to kosztuje, jeśli chodzi o utrzymanie tych przystanków. Ale na razie działa to jakoś sprawnie. No niech będzie jeden przystanek, który jest podwójny dla dwóch autobusów. Chyba potem zrobiliśmy tutaj. W sumie nie wiem po co. Coś chyba poknociłem teraz. Inny troszkę był plan chyba, dobrze pamiętam, ale trudno. Ale trudno, moi drodzy, bo on jeszcze musi pod uniwersytet podjechać. Uniwersytet jest bardzo ważny. No dobra, to mi się udało w ten sposób zrobić. Dobra, no to będzie troszeczkę inny rodzaj trasy. No i w ten sposób zrobiliśmy. No i co, moi drodzy, w czasie, kiedy tutaj dobudowałem nowości, dołożyłem w sumie wyjątkowych kosztów, bo nie małych kosztów, my cały czas jesteśmy fajnie na plusie. Także cieszy to, jak sami widzicie. Tutaj na brak pracowników chyba nikt nie narzeka. Aha, bo ja tak patrzę, gdzie się tory kolejowe działy, no a przecież... Tutaj nie ma, to jest przerwa, tak? Aha. Dobrze, no to moi drodzy, jeszcze jak nie narzekają na brak pracowników, to coś tam im dołóżmy tego tutaj przemysłu. Skoro już autobusy tam jeżdżą, to niech przemysłu trochę będzie dołożone. O, już przemysł nam zniknął. Ten handel muszę naprawić, który popsułem. O, i mamy miejsca, moi drodzy, kochani, mamy miejsca na biura. Mamy miejsca na biura, na usługi, tego typu sprawy. Tu myślę, że na wjeździe do miasta będzie całkiem to spoko. Trochę dodamy tam. Tutaj od biedy też byśmy jakieś biura mogli dodać, ale nie wiem, czy na razie mi się chce. Co tutaj w ogóle mamy? Urząd pocztowy. Tutaj mamy oczywiście jeszcze więcej do dobudowania, bo to nie jest, słuchajcie, tak, bo jeszcze gdzieś ratusz miejski miał być, który jest bardzo piękny, ale powiedzmy, że ratusz możemy dać naprzeciwko. Tutaj jest jeszcze z tych budynków, które mieliśmy wybudować, to może i wybudujemy właśnie teraz, ta cała opieka społeczna, ale to nie jest niestety mały budynek, moi drodzy. Ja nie wiem, czy chcę miejsce, kurczę, na takie coś tutaj marnować. Wolałbym to na końcu zbudować, jak już te wszystkie bariery związane z uniwersytetami. Ale przyjrzyjmy się, skoro nasz odcinek dotyczył też transportu w dużej mierze. Zobaczmy, jak działają te nasze autobusy. Zobaczcie, jest parking. Tutaj, nie wiem, zrobiłem chyba opłatę parkingową. Zrobiłem. Mamy dwie linie autobusowe. Może przyjrzymy się właśnie jednemu autobusowi, jak jedzie. Słabo go słychać. Jeszcze nie dałem, moi drodzy, jeszcze nie dałem, ale szybko, aha, dobra, bo my mamy przyspieszone tempo. Ja się dziwię, co on tak szybko jedzie. Oj, trochę ci ludzie tam się przewracają w środku, moi drodzy. Można go tak sobie ładnie obserwować, jak jedzie nasz autobusik. Oczywiście chciałbym z czasem zrobić autobusy elektryczne, no ale jak się też domyślacie zapewne, moi drodzy, no to nie jest to mały wydatek. Dobra, w przyspieszeniu sobie zobaczymy na końcówkę, jak nam autobus tutaj funkcjonuje. Czy to w ogóle ktoś jedzie? Pasażerowie zero. Oj, nieładnie. Ja dla nich linię autobusową buduję. A czemu on się nie zatrzymał? A
A ładnie ta droga jest zrobiona, nie wiem, teraz zauważyłem dopiero. Słuchajcie, są buspasy porobione. Prawie rozjechał gościa, nie? A nie, skręcił, dobra. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie te przystanki autobusowe są zrobione. To jest jakaś szersza droga zupełnie. A to jest przecież jedna ten i tam jak jest... Ale to tak jakby nie działa, on jakby w ogóle się na przystankach nie zatrzymywał. Coś popsułem? Nie, no chyba nie popsułem. O, tutaj też przystanek, no nie zatrzymuje się. No to jest fajnie zrobione. Mamy dodatkowy przystanek i w tym momencie nie robią się korki, moi drodzy. Chociaż tutaj, jak jest droga już dwupasmowa, to niestety, ale... Czekajcie, no może ten z przodu ma więcej pasażerów. Ej, ten się nie... Aha, ten się nie zatrzymuje na przystankach, a tamten się zatrzymuje. To jakiś dziwny kierowca, ale ten też ma zero pasażerów. A to jest ta sama linia. No, za dużo tych autobusów, jeden obok drugiego, powiem szczerze. Jeżdżą ci kierowcy jak takie piraty drogowe. Co on robi, kurde? Nie no, kogo ja zatrudniłem? No tak być nie może, trzeba konsekwencje wyciągnąć. Grzeje, kurde jak. Wiesz, jak pamiętam, że jak do szkoły jeździłem za nastolatka do liceum, to też był jeden taki kierowca autobusu, który tutaj tak zapierdzielał. Było ograniczenie na dwupasmówce do 70, a tym starym autosanem gościu zawsze stówę leciał. Że pamiętam te czasy. Kiedyś tak na to uwagi nie zwracano. Ej, znowu się nie zatrzymał. Dobra, będę musiał, słuchajcie, te strefy sobie przejrzeć i te przystanki dopasować, żeby te linie może były maksymalnie 3, ale też żeby za dużo autobusów nie było. Boję się, że to jest na pewno za dużo autobusów, ale moi drodzy, te linie jak się przegląda, to chyba można też ładnie ustawić i to będzie dobry akcent na zakończenie. Zobaczcie, mamy pokazane, że mamy dwie linie autobusowe, a są pasażerowie niby. Dobra. Ale jak zrobicie sobie szczegóły linii, cena biletu, no, musi być tańsza niż taksówki, wiadomo. Nawet powiem wam szczerze, żeby nie było korków, to ja im obniżę, ale też dam coś kosztem czegoś, ponieważ tych pasażerów aż tak dużo nie ma, więc ja myślę, że aktywne pojazdy 14 o 4 zmniejszymy, jeśli chodzi o żółtą linię i jeśli chodzi o linię niebieską. To myślę, że tak, cena biletu też na 6, a pojazdów bym dał może też na 6. No 5 może nie, 7, dobra, niech będzie 7. 11 km, przystanki, pasażerowie, dobra, zobaczymy. Jak będą autobusy, posłuchajcie, pozapełniane, no to dodam, bo to też chyba na koszty jakoś tam wpływa. Tu się zatrzymał gagatek, ale fajnie, że na takiej dwupasmowej drodze jest właśnie zrobione tak, że jest przystanek. Przypuszczam, moi drodzy... Dajcie escape. Dobra, już go nie chcę obserwować. Halo, już nie. Już nie. Ja chyba wiem, z czego to wynika, moi drodzy. Dobra. Ja chyba wiem, z czego to wynika, słuchajcie, że na przykład tutaj na takiej drodze jest taki fajny przystanek, a na przykład tutaj tego przystanku nie ma i on jest na ulicy. I wiecie skąd, co mi się wydaje, że wynika to z tej przeróbki ulicy, którą tutaj zrobiliśmy. A to co to jest? Szerszy od zwykłego chodnika. No okej. A czekajcie, gdyby to skasować, nie da się nawet. To mogę tylko, nie mogę już tego skasować. Mogę tylko przerobić na coś innego, czyli szerszy od zwykłego chodnika. Aha, to wtedy zabudujemy na środku, ale ja nie chcę. A, i mamy możliwości, dobra. Dobra, i przypuszczam, że z tego to, słuchajcie, wynika... że z tego to, moi drodzy, wynika, mi się wydaje. Że to jest ta opcja... Ej, nie chcę, kurde. Że nie ma przystanku, a jeżeli właśnie takie coś zrobimy, to ten przystanek... będzie. Co to w ogóle tak jakoś tu dziwnie? Aha, bo to jest jakże na środku. Nie, no tak nie chcemy. Tak chcemy.
A czym to się różni? Czemu to tak jest? Aha, bo to w ogóle jest na zero? Dziwnie. Dziwnie jakoś to jest... Dziwnie to jest, moi drodzy, troszkę zrobione, bo zobaczcie, co tu się stanęło w tym miejscu. Też trzeba chyba przerobić. Okej, czyli szerszy od zwykłego chodnika. No ciekawe, ciekawe to jest, ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, gdzie tu był przystanek, tu jest niby przystanek, to dopiero tutaj się możemy przekonać. Moi drodzy, dopiero tu się możemy przekonać. Bo dopiero tu jest przystanek. O, proszę, zobaczcie. Dobrze mówiłem. Dobrze mówiłem, jeżeli zrobicie na przykład ten szerszy od zwykłego chodnika, i czyli na drodze głównej, takiej, wiecie, przy tym, możecie śmiało robić przystanki, bo zobaczcie, będzie cały po prostu pas do autobusów, który będzie przystankiem. Nie wiem, jak to z tą zielenią. Jeszcze spróbujmy z tą zielenią zobaczyć, że ja to przerobię. Widzicie, jeżeli to tak przerobię, to nie. A jeżeli przerobię na zieleń po bokach, czyli po prostu ta miejscówka, gdzie planujecie przystanek, wystarczy ją przerobić na odpowiednią drogę i wtedy macie elegancki, znaczy przerobić, jeżeli przerabiacie całą drogę, tak, no to ten fragment po prostu przerobić na fabryczny i zobaczcie, bo jeżeli byśmy tak zrobili, autobus stoi na drodze, a jeżeli tak, to autobus ma swój pas, tylko że wtedy oczywiście dobrze by było ten przystanek, ja nie wiem, czy go się da. O, kawałeczek po prostu, słuchajcie, ten przystanek wtedy dosłownie o milimetr przenieść, nie? A co może być? Czyli ja nad tym popracuję, dopracuję, to tylko ludzie się nie przenieśli, szkoda, że ludzi nie mogę przenieść. Także na zbliżeniu sobie troszeczkę to dopracuję i będę wiedział już, jak to zrobić, żeby też główną drogą właśnie jeździły autobusy, moi drodzy. Także widzimy się w następnym odcinku, no będziemy dalej robili tą strefę, jeśli chodzi tutaj o, gdzie jest uniwersytet, gdzie to wszystko się mieści. Także o, już pierwsze wieżowce nam się na koniec wybudowały. Przepiękne, moi drodzy, wieżowce. No te to faktycznie są niskie, bo myślałem, że ludzie są na górce, to będą widzieli fajnie z tej górki, kurczę, te morze czy jezioro, bo to chyba jest kolejne jezioro jakieś połączone z morzem. A oni tymczasem będą widzieli takie oto wielkie wieżowce. No cóż, życie. Życie, moi drodzy, życie jak w Madrycie. Okej. To tu jakieś parkingi trzeba im wybudować. No to trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj. Ja, tak jak mówię, dopracuję to wszystko, co mam do zrobienia, jeśli chodzi o linię autobusową, żeby już to perfekto działało i na pewno w następnym odcinku wam o tym pokażę i dalszą częścią rozwoju miasta będziemy się zajmowali. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla większego zasięgu. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymaj się. Dzięki. Cześć.